6 grudnia do Ośrodka Kultury i Biblioteki w Moszczenicy zawitał Mikołaj. Co prawda nie przyjechał saniami, lecz jak na XXI wiek przystało, swoim mikołajowym samochodem. Na Mikołaja i prezenty czekały cierpliwie przedszkolaki z Moszczenicy. Mikołaj podarunki wręczył dzieciakom i nie tylko, w nowej sali zabaw, która mieści się w Ośrodku Kultury i Biblioteki w Moszczenicy. Takie mikołajki to strzał w dziesiątkę. To wszystko dlatego, że mamy bardzo aktywnych mieszkańców, młodych, sprawnych, silnych, zarówno takich, którzy mają pomysły, jak i takich, którzy potrafią coś fizycznie zrobić. Na przykład ta sala, w której jesteśmy, to jej taka rewitalizacja nastąpiła dzięki pomysłowi Stowarzyszenia Szansa, a wiele prac wykonali po prostu sami rodzice i efektem tego dzisiaj jest piękny dzień świętego Mikołaja. Nowa sala zabaw dla dzieci to dzieło Stowarzyszenia Szansa, które od niedawna bardzo prężnie działa w Moszczenicy. To jest w ogóle nowa jakość w życiu naszej gminy. Od kilku lat widzimy intensyfikację działań całych grup mieszkańców, począwszy od strażaków, poprzez inne stowarzyszenia, które są tworzone. W tym momencie jest to stowarzyszenie bardziej kobiet o ciekawej nazwie Szansa i już z licznymi sukcesami i dokonaniami. Na przykład ostatnia prezentacja wieńca dożynkowego, które to działania pokazały, że te kobiety potrafią się zorganizować i tę działalność kulturalną na wysokim poziomie prowadzić. Podziękowania do członkiń stowarzyszenia oraz innych osób kieruje prezes Stowarzyszenia Szansa, Anna Kordzikowska-Kukla. Ja chciałabym serdecznie wszystkim podziękować za wsparcie na inicjatywę, wszystkim osobom, które wspierały stowarzyszenie, aby ta sala powstała, wszystkim dziewczynom, które pomagały przy powstawaniu tej sali, bo własnoręcznie żeśmy malowały, wszystko żeśmy własnoręcznie wykonywały. Dziękuję pewnej firmie, która też nas wspierała podczas malowania, bo to jednak była taka męska praca, więc dziękuję im bardzo za zaangażowanie. Nowa sala zabaw w Ośrodku Kultury i Biblioteki zaprasza pociechy wraz z rodzicami. Za kominem świeżczyk spał, całą zimę przespać chciał. Obudziła go nowina, urodziła się dziecina, kto jej będzie grał. Zagraj dziecku najpiękniejszą kołysankę, kołysankę o zielonym ciepłym dniu, z nut pachnących matki.